Witam cię serdecznie, Marcin, z tej strony. Kolejne 30 zadanie od Ewy, więc już pomału kończymy ten cały arkusz. Wiemy informację, że kąt alfa jest kątem ostrym. To ja sobie w trójkącie zaznaczyłem kąt alfa, a co mi tam. I tangens alfa równa się 8 piętnastych. Tangens tego kąta to tu jest 8, tu jest 15. Oczywiście będzie mnóstwo czekolarskich osób, które stwierdzą, że tu musi być x, tu musi być x. Szczerze, nie musi. Tak? Bo jeżeli wiemy, że wszystkie trójkąty podobne będą miały właśnie tu 8 i 15 razy coś prostokątne, to teoretycznie nie musi. Ale napiszę to, żeby było. No i co? Wyliczymy sobie ten y, czyli z Pitagorasa, tak? 8 do kwadratu, 8x do kwadratu to jest 64x kwadrat. 15x do kwadratu to jest 225x kwadrat równa się y kwadrat. 64 plus 225 to jest 289x kwadrat równa się y kwadrat. No i pierwiastkujemy. Pierwiastek z 289 to jest 17. Pierwiastek z x kwadrat to jest x, a z y kwadrat to jest y. Czyli tu jest 17x. No i teraz bierzemy sobie nasze równanie, które mamy, znaczy to, co mamy obliczyć. Czyli sinus alfa razy kosinus alfa przez 3 równa się. Sinus alfa to jest przeciwprostokątna, która leży naprzeciwko. 8x do przeciwprostokątnej 17x razy. Kosinus przeciwprostokątna, która leży przy kącie. 15x przez przeciwprostokątną 17x, a to wszystko jeszcze przez tą naszą trójkę. Ok? Dobra. X-y się skracają. I otrzymujemy tak. Tu będzie 8 siedemnastych razy 15 siedemnastych. A to podzielone przez 3, to ja to zrobię razy 1 trzecia, nie? Kreska rąkowa to jest dzielenie, więc zamieniam na mnożenie, odwracam trójkę 1 trzecia. A po co ja to zrobiłem? No bo coś mi się tu jeszcze skróci, bo tu będzie 5, a tu będzie 1. Ile to będzie ostatecznie? 8 razy 5, 40, 17 razy 17, 289. Koniec po zadaniu. Zawsze takie zadania właśnie, jak mamy kąt ostry i mamy jakąś jedną funkcję podaną, sinus, kosinus, tangens lub kotangens, obojętnie którą, rysujcie sobie trójkąt, bo z tego trójkąta z Pitagorasa wyliczycie trzeci bok, tak jak ja tutaj tą przeciwprostokątną, no i później tylko stwierdzicie, że sinus to jest 8 siedemnastych, kosinus 15 siedemnastych. Dlatego kąta podstawicie, wyliczycie i banał. Tylko oczywiście musi być informacja, że kąt alfa jest kątem ostrym. Na maturach podstawowych to jak najbardziej będzie, natomiast na rozszerzeniu może być kąt dowolny. Wtedy się robi troszkę inaczej ze wzorów. Ale to pokażę wam może innym razem. Tyle. Łapeczki. Na razie. Zmotywuj nas do dalszej pracy, zostawiając łapkę w górę i subskrypcję. Jeśli dalej masz problemy z matematyką, zajrzyj na naszą stronę matematykaspasją.pl.